Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej. To tutaj spotykają się malarze, artyści, historycy i nawet cudzoziemcy, którzy na cyklicznych spotkaniach opowiadają o raciborskiej ziemi. W siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej organizowane są liczne wystawy i spotkania artystów związanych z Raciborzem. Obecnie możemy podziwiać wystawę fotografii Sylwestra Potockiego pod tytułem Piękno Okrutne, które przedstawiają Racibórz w czasie powodzi, która miała miejsce w 1997 roku. Ludzka pamięć jest zawodna, a zdjęcie, tak jak kiedyś się w Chinach mówiło, że dobre. Wtedy jeszcze zdjęć nie robiono. Dobry obraz potrafi więcej powiedzieć niż 1000 słów. Moje hasło to jest okrutne piękno. Piękno okrutne. Nie odwrotnie. Bo język polski jest bogaty. I wystarczy inaczej nawet zaakcentować, iż to inaczej brzmi. Czyli to jest piękno okrutny, bo w każdym okrucieństwie też można znaleźć trochę dobroci. Spośród ponad 300 zdjęć autor wystawy wybrał część, którą możemy zobaczyć w siedzibie Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej przy ulicy Długiej 9. Już na początku roku planowana jest wystawa drugiej części zdjęć z czasów powodzi. Z łezką nostalgii można popatrzeć, powspominać czasy, przez które minęły 20 lat temu. Za bohaterską pracę ludzi, którzy nieśli też pomoc, wodę, żywność, myśleli o tym, że to się skończy i będzie lepiej, oby nigdy się nie powtórzyło. Spotkania autorskie, jak i wernisaże są bezpłatne. Każdy, kto chce dowiedzieć się czegoś nowego o ziemi raciborskiej, może uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej.